O, tu jesteś, dobra. Chodź mi tutaj i ciok, 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 ciok. O, osty, kurde, będziesz miał atakować? Ja ci, kurde, dam. Dzień dobry, was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony użytkownik AliDebDay, a to jest kolejny odcinek serii Zagramy w Medieval. Bez zbędnego przeciągania jedziemy do poziomu, który ostatnio był zapowiadany. O! Jaki Fortescue przygotowany już do bitwy był praktycznie. Ale jak widać, przechodzimy dzisiaj poziom o nazwie The Sleeping Village, czyli w tłumaczeniu Śpiąca Wioska. Ale najpierw ty coś powiedz. Poor villagers. The master possesses them. It mustn't hurt them. Hurt guards, though. They seek out an object of great power. Rozumiem doskonale. Więc no cóż, będziemy musieli jakoś to rozwiązać. Sleeping Village, czyli Śpiąca Wioska, czyli oczywiście, co logiczne, to jest poziom, przy którym trzeba trochę uważać, bo są tutaj mieszkańcy, którzy zostali przeklęci oczywiście przez wielkiego Zaroka. Już mi się podoba początek, już padłem od razu. I oni oczywiście będą chcieli jedyne co robić, to zabijać. I ja może zrobię tak, bo mam takie dziwne wrażenie, że ci mieszkańcy tutaj, którzy tutaj są, mimo że oni chcą nas zabić oczywiście i chcą zabić Fortescue, znowu nakierowałem się źle. Czy to będzie rekord, kurde, w postaci padania bardzo często? Być może tak być, ale nie jestem pewny. Ale będę się śmiał po prostu, zgarniając z powrotem buteleczkę, która się przyda oczywiście. Wracając do rzeczy, że ja nie będę ich zabijać, bo mam wrażenie, że jeżeli ich zabiję, to będę miał tylko ten, negatyw, można powiedzieć. Dobra, jeszcze tu wróciłem. Oczywiście przy tym muszę ja na nich uważać, tak jak tu widać, bo jest tu jakaś szalona, kurde, dziewczynka, która biega z jakimś nożem, czy czym popadnie. Będzie chciała nas pewnie zaciumkać i tym podobne. Ja muszę poszukać, czy gdzieś tu mogę wejść. Mogę. O, tutaj mogę wejść. To chyba jakiś... Ty, co to jest w sumie? Życie! Życie! Przyda się! Bardzo chętnie się naładuję, zwłaszcza po tych failach, które zrobiłem akurat na samym początku. No ale powiem tak, to jest i tym lepiej, bo przynajmniej dzięki temu, no jakby nie patrzeć, sobie odrobię to, można powiedzieć. Oczywiście wiem, że nie naładuję tego wszystkiego niestety, ale tyle ile mogę, to tyle dam radę. No nie wiem, tutaj jakaś notka chyba jest, zaraz sprawdzę, tylko muszę kliknąć. O, krucyfiks tutaj stoi, ale burmistrz go wziął. Znajdź zastępstwo i zobaczysz, jak kościół powinien naprawdę wyglądać. Aha, rozumiem, czyli muszę znaleźć ten wzór tego krzyża, żeby można było spokojnie go na nowo otworzyć. Ej, odejdźcie od mnie, cholernie dzieci, nie chcę z wami mieć nic do czynienia. A będą mnie gonić, będą mnie cały czas gonić. O, buteleczka kolejna, już mam całe życie naładowane. A mówię, wolę na razie ich ten, wolę na razie się z nimi nie czaczkać, bo jeżeli tak będzie, to będzie źle po prostu. Tu mogę wejść chyba. A kolejna ta, kolejna ta sababa. Odejdź, 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 odejdź. Już tam trójka na mnie czekała. Chcę tu wejść. O, a co my tu mamy? O, wiem chyba, co muszę tu zrobić. To chyba tu muszę przesunąć, nie? No. I mam już od razu runę, dobra. A ciekawe, czy mogę rozwalić te beczki? Mogę. Dobra, to i tym lepiej. I przynajmniej kasa zganięta. No, powiem tak. A, dostałem w patelnią w łeb, kurde. Typowo komediowo, można powiedzieć. Ale nie chciałem dostać patelnią, bo chciałem rozwalić tamtą beczkę, która nie wiem, co zawierała. Dobra, dobra, lecimy dalej. Co my tu będziemy mieli? Oczywiście, że kolejną maczugę. Bo przecież maczuka jest najpotrzebniejsza. Wezmę hammer z powrotem. Na razie tu widzę, nie mogę. Nie dorwiesz mnie, ty cholero jedna. Dobra, co dalej możemy tutaj zrobić? Tu jest jakaś notka. Bas Malca. Wielki panie Shanks. Trolu, głowa troli, czy jak ta. Wyczyści statuę, znisz coś. Czyli chyba chodzi o tym miejsce. Tylko jak ja mam to zrobić, żeby nie oberwać? Odejdź! Nie chcę! Au, 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 au.
Odejdźcie, bardzo proszę. Ej, chwila, jej. To dlatego ta macuga mi była potrzebna. Bardzo proszę, odejdźcie. Czy mogłybyście się, panie, przesunąć? Bardzo dziękuję. Chodźcie tu do mnie, ja jestem tutaj chętny. No, tak myślałem właśnie, że ten, potrzebne było to. Odejdźcie, chcę stąd wyjść! Dziękuję. Ała! To nie będzie łatwe. Chcę młot. Chcę to wszystko rozwalić. Im szybciej będzie, to tym lepiej, oczywiście. A coś mi się wydaje, że chyba on tutaj nie wejdzie. O, otworzyłem. Mówicie właśnie. I tu przy okazji kasę zgarnę. I chyba mogę tam wejść na górę. Ty nie wchodzisz. Tylko ja mogę wejść. Chwila. Wezmę to. Właśnie wziąłem jakąś... coś z głowy landlorda, czy coś w tym stylu. Ja chcę się tam wrócić, dobra, bo już nic tu nie zgarnę. A ty odejdź ode mnie. Nie dorwiesz mnie. Świetnie, to akurat było w porządku. Co się dzieje? Co jest grane? Bo jakaś kaczenka się tutaj odpala. Co to za straż? If we don't find the shadow artifact, Lord Zarak will have us mocking out the demons for the next millennium. Czyli to jakaś straż się tu widzę odpaliła. O! No dobra, pierwszy wyeliminowany. I zaraz będzie drugi i trzeci. Ty, ale tu jest więcej tej straży! Tu jest więcej tej straży praktycznie, muszę na nich uważać, żeby przypadkiem... nie dostać od nich. Jakie tam stop? Żadnego stop. Ja nigdzie się nie zatrzymuję. A, tu nie mogę iść na razie. Bo nie znalazłem krzyża. Ale tak, to chyba będzie dosyć długi poziom do penetrowania. A, kolejny stopek. I już chyba wiem, skąd mogę zgarnąć właśnie na kielich. Właśnie ich zabijając przy okazji. Właśnie tą straż. Teraz będzie mówić tylko step. O, chwila, tutaj coś widzę. A, to tylko do kupienia jest praktycznie. A mogę wypełnić. I tak mam dużo tej kasy, można powiedzieć. Tu wypełnię sobie już to na maksa przy okazji. Zawsze się to przyda, kiedy będzie potrzebne. Tu mogę wejść. I dobra, czy coś tu zrobi ta dźwignia? O, widzę właśnie. Ta runa spadła! Tam było właśnie jedno miejsce, które było potrzebne właśnie do runy, można powiedzieć, więc... dobra, idziemy tam z powrotem po to. Tylko gdzie to było? Tutaj. Dobra, to wierzymy i tutaj ładujemy od razu i wchodzimy. Czy tutaj coś znajdziemy ciekawego, można powiedzieć? O, jest 1000 notek. Ciekawe, co tutaj jest. Historia Galomir. Tom pierwszy. Podczas mrocznej nocy... A, to jest taki jakby... pamiętnik chyba z tego, co widzę właśnie. To są pamiętniki, można powiedzieć, no, to jest taki jakby coś książka, tylko że oddzielona na różne strony. Powiem tak, ja to tak leciutko będę przewijać, jeżeli ktoś chce sobie poczytać, to oczywiście może zatrzymać, przetłumaczyć i tym podobne i może bardzo chętnie dowiedzieć się troszeczkę o historii właśnie miasta Galomir, które się zdarzyło i o tym, co Zarok robił. Jeżeli będziecie chcieli, żebym, nie wiem, zrobił jakiś... żeby przetłumaczył to i na przykład opisał to wszystko w takim, wiecie, fajnym stylu, to jak najbardziej mogę. Po prostu napiszcie w komentarzach, a ja to przemyślę, że mogę zrobić nawet taki specjalny odcinek, taki mini bonusowy, w którym będę omawiał właśnie historię związaną z tym, co się tutaj dzieje, okej? Jak coś, to czekam na ten, na znak. Tak jak to było oczywiście na przykład z Tony Hawk, gdzie nie dostałem odpowiedzi, ale stwierdziłem, że niepotrzebne to było, bo i tak większość jest to widoczna. Dlatego stwierdziłem, że a czemu nie, praktycznie. Dobra, odejdź. Ja cię nie chcę zabijać. Czy mogę tutaj jakoś wskoczyć? Chcę tu wskoczyć. A, już wiem. A chwileczkę, jeszcze tu wezmę tą notkę, czyli bohaterzy z historii. I tutaj tak trochę to przewinę. Mam wrażenie, że jeżeli tutaj tak leciutko to przewinę, to chyba będę miał coś takiego, że będę miał i tym lepiej praktycznie, że będę mógł, wiecie, po prostu przeanalizować wszystko, co tutaj się dzieje, plus jeszcze gra uzna, że a, przeczytałeś to wszystko, że wiesz, jak to mniej więcej wygląda, że o co tutaj dokładnie chodziło i tym podobne. Dlatego dobrze, że akurat jesteś bardzo uważny, a widzę, że tu była bardzo długa księga.
O, dobra. Odejdź! 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 Ała, ała, ała. Tak, chcę to przeczytać. Dla tych, co wątpią. Dobra, bo mówię, ja nie chcę go zabijać. Ja wiem, że on, kurde, ten... Ała! Ja wiem, że ty jesteś wściekły, bo nawiedziłem twoje miejsce. Ale przykro mi, ja nie mogę tutaj zostać. Bo co ja mam co do tego praktycznie? Bo nie wiem. A mówię, nie chcę ich zabijać. Bo jak ich zabiję, to potem będzie problem. To tutaj miałem wejść? Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu. A tutaj? Też nie, dobra. Gdzie było to miejsce, gdzie było coś z tym krzyżem? To chyba nie tutaj. Bo znowu się wróciłem. Au. Ała, moja patelnia. Widzę, że tam już jest odcisk mojej pięknej główki. Nie wiem, co ja mam tutaj teraz robić. To jest właśnie ten urok, tak jak już mówiłem, grania za pierwszym razem tego let's playa. Kurczę się i próbuję pokminić się, w którą stronę iść, w jakim kierunku się kierować i tym podobne. A wiem, że chyba tutaj akurat tego nie zrobię. Gdzie tu teraz iść? Bo będę się pewnie teraz tak krążył w to i z powrotem. Ewentualnie tu mógłbym iść, ale... Wierzę, że nie mogę. A czekajcie, a co ja coś sprawdzę? Czy mogę ich tak dobić już? No może nie tak? O! Może spróbuję odsunąć się? O! Może tak będzie szybciej, bo widzę dwie straże jeszcze. No niestety nie mogę. Wiecie, zawsze warto było sprawdzić. Znowu wróciłem do niego! Przepraszam bardzo, już nie będę wchodzić do pana pomieszczenia. Ja bardzo chętnie mogę... Adi! Czemu ty się wracasz bez przerwy w to samo miejsce? Nie ma innych miejsc? Na przykład tu? O! A nie no, serio, teraz widzę, ten etap jest taki trudniejszy, bo... Nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. Chodzę po różnych domach i tym podobne, ale... Jedyne co robię, to się krążę w tą i z powrotem. Jeżeli będzie tak, że ja będę przedłużał, to najwyżej gdzieś polecę zaraz i ten. Będę musiał niestety sprawdzić, co robić dalej, bo nie mam zielonego pojęcia. Też zauważyłem, że jakoś zniknęły te. Że chyba zniknęły te małe dziewczynki, co mnie atakowały. Ani ostrożnie. Nie wpadnij do wody. Jeśli wpadniesz do wody, to normalnie będzie idealny triple kill. A niby coś tutaj jest. A! Au! Ała, ała, ała! Zapomniałem o tobie, że ty tam jesteś. A tutaj mogę? Tu chyba mogę. Tu chyba jeszcze nie byłem właśnie. Tu jest tarcza, z tego co widzę. Bardzo chętnie ją wezmę, srebrna tarcza. Tutaj jeszcze wezmę tego. I... Może weźmy tutaj tą notkę i zobaczę, o co tutaj chodzi. Miesięczny blasfemii. Stary facet Willy Green Galsbo został nagrodzony świetnie sezonem ze swoich czytających. Jego to produkowało wiele... Willy użył tylko największych metali swojej pracy i właściwie notowane było jako świetna robota. Nie wiem. A tu chyba jest jakaś trumna, czy coś w tym stylu, bo nie jestem pewny. A czekajcie! Chcę coś sprawdzić. Czy mogę tego użyć? Nie. To chyba jakiś krucifik. Ty, mogę! A co jakby tak... Bo chyba to jest piecyk, mi się wydaje. A co jakby tak przepalić to i zrobić właśnie z tego krzyż? To może być pomysł. Tylko zobaczę, czy to będzie prawda. Bo tak teraz będę trochę skakać. Tak, to jest piecyk! Dobra, to trzeba będzie tylko rozpalać szybko. Żeby było jak najcieplej i żebyśmy mogli tam wrócić, żebyśmy mogli zgarnąć te zadanie właśnie, żeby zastąpić krzyż i będzie w porządku. O tym właśnie mówiłem. I mamy ten krucyfiks, o którym było tyle razy mówione. I dobra, możemy chyba iść do tego kościoła, który tutaj czekał cierpliwie na nas. Dobra, dzień dobry. Przyszedłem i mam dla państwa już ten krzyż. I chyba go tu trzeba umieścić, z tego co mi się wydaje. Krucyfiks. To było tutaj. I się coś odsłoniło. I mamy bezpieczny klucz. O, już widzę gdzie.
Już widzę, gdzie mogę iść. To tam się udam. Droga ser madame. Madame, ale przyszedłem ten. Tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli, żebym, nie wiem, opisywał to, co się tutaj pisze, to mogę zrobić taki mini właśnie odcinek, w którym po prostu opiszę, co się tutaj dzieje w takim fajnym tonie właśnie lektorskim. Ale to oczywiście to jak to będziecie chcieli. Wydaje mi się, że teraz przez to, że tam mogę iść, to teraz będę mógł dostać się do tych straży. Tylko gdzie było to przejście? Tutaj było. Spadaj! Tu chcę iść! Tutaj chcę iść! Dzień dobry! Zastałem Jolkę? Bo chyba nie. Ale tak, rzeczywiście tutaj mogę iść dalej. I tym lepiej, przynajmniej nie będę miał problemu z tymi wszystkimi sługusami. A ciekawe, czy tutaj będzie też jakiś boss, czy coś w tym stylu? Bo chyba nie. O, cześć! Podoba mi się czasami jako i tak te stop! Oni naprawdę nie myślą, że coś się stoi. O, i znowu. Ale widzę, że wciąż nie mam maksa. Ale przy okazji tu mogę zgarnąć kasę. Więc gdzieś jeszcze musi być ta straż, bo przypominam, nikogo nie zabiłem. Wszyscy wciąż żyją. O, i tutaj już mogę tego. I tu już mogę wrócić się. Ale gdzie ja mam, co ja mam teraz tutaj zrobić, pytanie? Bo wrócić się to nie wiem, czy jest sens. Podejrzewam, że coś stąd muszę zrobić. O, mogę coś zabijać. A mogę wskoczyć na górę? Czekajcie. Tak powolutku. Mogę. Bo może coś na górze będzie. Jeszcze raz. Jeszcze jedna próba. Bo coś... Może być tak, że coś na górze jest. Zawsze warto sprawdzić. Ile? Kamera. Powoli. O, dobra. Jeszcze jeden parkour poproszę. Kamera. Poproszę tu. Hopa! Ty, tak. Może do tego komina wejdę. Właśnie, tak myślałem, że coś tu mogło być. To jest jakaś dźwignia, czy co? O, otworzyło się coś. Otworzyły się wrota do tego, do końca poziomu. Tylko teraz pytanie jest zasadnicze. Gdzie jest to wyjście? A mogę to przesunąć? Chyba nie. Szkoda. O, a przy okazji mogłem tu się wrócić. Super. Idziemy do przodu. I teraz jedyne co musimy zrobić, to znaleźć wyjście. Które nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest cholerne wyjście? Bo na razie widzę, wracam się w kółko do samego początku poziomu. A podejrzewam, że jeżeli tam wrócę się czy coś, to zaraz znajdę wyjście. A wyjście mi jest dosyć potrzebne. Czy to tutaj jest? Tak, tutaj, dobra. No to czeka nas czterech tych jeńców zniszczenia. Pozwólcie, że ja przygotuję sobie już młot. Jakoś ten ostatni nie chciał się dobić z tego, co widziałem. nie szkodzi. Jak najbardziej nie szkodzi. Najwyżej się teraz tam wrócimy po ten kielich, bo w końcu był potrzebny. Kielichu, zgarniam cię, dzień dobry i wracamy do domu teraz. Ale pomysł, znaczy sam poziom nawet spoko był. Co prawda na całe szczęście musiałem się użerać z tym wszystkim, co się tutaj zdarzyło z tymi wszystkimi jeńcami i tak dalej. Nie w tą stronę poleciałem, jak to zawsze. Ale mówię, sam poziom był bardzo fajny do grania. Może kiedyś, jak będzie jakaś okazja, to wrócę do niego, zobaczymy jeszcze. Kończył. Ja po to jest. Instrukcje od Żaruka dla ochrony. Złapcie tego gościa z burmistrza. Zabierzcie go do podziem azylu. Dajcie tego grubego chłopaka jako dobre polecenie. Zlokalizuj ciemny artefakt. Przyniesie mi z powrotem coś miłego. A przykro mi, ale to co było, mam już ja. I ty tego nie dostaniesz nigdy w życiu. To jest tylko i wyłącznie moje. No ale dobra, jesteśmy w hali bohaterów, więc oczywiście będziemy mogli odebrać kolejną nagrodę od jakiegoś tego, od jakiegoś bohatera, który tutaj oczywiście zgarnął się. Więc jak podejrzewam, że to będzie oczywiście od
O nie! Myślałem, że to od centaura będzie, a tym razem od tej osoby. Co mi chcesz dać i kim jesteś? Dan, Dan, Dan. Tell me, what's a warrior queen gotta do to meet someone like you? Don't be shy, baby. I've seen you giving me the eye. You may be weak and feeble like old men, but I like you, Daniel. Oh, I love a man who doesn't talk back. I think if you return, I may take you for my husband. Now listen up, sugar. Your bow and arrows are fine for itty-bitty jobs, but if you want to pack some serious heat, you should take this spear. Super! Oczywiście, że akceptujemy, by nie było. Think of me when you throw it. No i super, mamy nową broń. I jest to włócznia. Włócznie akurat mogą się przydać, jeżeli chodzi o oczywiście dalekosiężne te cele. A spróbujcie, a czekajcie, ja wypróbuję. O, jeszcze to ma ten okiem w sobie. I tym lepiej praktycznie. Bardzo fajnie, przyda się bardzo taka broń. Co prawda i tak ja używam głównie, nie wiem, na przykład takiej włóczni, młotka, czasami macugi, bo wymuszają na użycie macugi, ale problem to nie jest tak naprawdę. I tym nawet przyjemniej jest, tylko tyle powiem. Zapisujemy grę, jak najbardziej. Ciekawe ile ja już mam procent tak naprawdę tej gry. Memory card? Bo ja nawet nie mam pojęcia. Jedyne co piszę to tylko to ile grałem już w tą grę, więc tam chyba była właśnie minuta 50. Nie, ja nie chcę powracać tego poziomu. Ja chcę już przejść dalej. I w następnym odcinku myślę zajdziemy właśnie, polecimy do Asylum Grounds, żeby oczywiście przejść następne poziomy, zgarnąć kolejne kielichy i przy okazji też kolejne bronie. Tak czy siak, ja jeszcze tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardziej mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!